To magiczne miejsce o każdej porze roku, ale teraz szczególnie. Tutaj można spotkać prawdziwych aniołów, gwiazdy, gwiazdki, ale też takie gwiazdy jak na przykład Misiu Szatek czy Myszka Miki. Jesteśmy w fabryce bombek w Krośnicach. To czas, w którym wszyscy mają najwięcej pracy, bo mimo pandemii nikt świąt, proszę Państwa, nie odwołał. I proszę pamiętać, że taka bombka na choince może przynieść wszystkim naprawdę dużo szczęścia. Ale zanim takie cudeńka ozdobią nasz dom podczas świąt, muszą trafić tu, do dmuchalni. Szkło nabiera właściwego kształtu, ale pod wpływem wysokiej temperatury, bardzo wysokiej. Na tym palniku jest 1000 stopni, tu mamy palniczek zasilany dodatkowo czystym tlenem i tu się szkło rozgrzewa do 1500 stopnia. Teraz bombki mogą nabrać właściwego kształtu. Prostszą jest okrągła bombka, tą się robi najszybciej. Nad kształtkami, formówkami trzeba troszkę dłużej popracować. Kolejny etap to srebrzenie od środka. Płyną z tego wszystkiego, są myte i zanoszone do lakierni, czyli do namaczania, żeby ją pomalować na różne kolory. I tu zaczyna się najważniejszy etap produkcji, ręczne malowanie, zdobienie, ale same wzory wymyślane są wiele miesięcy wcześniej. Teraz największą popularnością cieszy się świat bajek. Miś Uszatek, Krecik. Był też Rumcaj z Hanką i z Cypiskiem. W tej chwili on jest niedostępny i nie będzie dostępny w tym roku, bo on jest bardzo pracochłonny. Największą popularność zdobył rodzimy miś Uszatek, ale i Krecik, który nie wymaga wiele pracy, też jest chętnie kupowany. Ale ja lubię go. Lubię bajkę i lubię malować Krecika. Ale w tym roku na choince można powiesić też pięknego, zielonego ogórka. W Niemczech jest taka tradycja, że jak ktoś jest powieszona, jest choinka, a jest powieszony ogórek, to któryś z gości czy domownik powinien znaleźć tego ogórka jak najszybciej. Kto znajdzie tego ogórka, to ma szczęście. A to szczęście przyda się pracownikom spółdzielni. Pandemia zamknęła dzieci w domach i uniemożliwiła przyjazdy na wycieczki do Krośnic. Co roku o tej porze było tu tłoczno. To zabrało fabryce spory zysk, stąd konieczność innych rozwiązań. Otworzyliśmy sklep internetowy i próbujemy sprzedawać bombki przez internet. Powiem szczerze, że to jest namiastka tego, co w tym okresie żeśmy po prostu robili. No ale nie ma innego wyjścia, trzeba próbować z każdej strony sobie radzić. W samej spółdzielni codziennie otwarty jest sklep, w którym czekają bajkowe bombki, anioły i zielone ogórki. Wszystko po to, by choinka na święta wyglądała po prostu bajkowo. Katarzyna Sudnik, Echo24.